Moim gościem dzisiaj w ramach Ekstraklasa Czyta jest Dawid Szymonowicz, zawodnik Krakowi. Prześledziłem twoją karierę i jest w twoim biogramie sporo klubów. Chciałbym trochę nawiązać tak do książek. Czy też jesteś takim, w cudzysłowie, obieży światem książkowym, można powiedzieć? Czyli co mam na myśli? Czy też, jeśli byłeś w tylu klubach, to czy też, nie wiem, twoje horyzonty czytania są takie szerokie, jak kluby, ilość klubów? Wiesz co, jeżeli chodzi o mnie, to akurat najczęściej po książkę sięgam podczas wyjazdu na mecze w autokarze, bo zazwyczaj trzeba spędzić te kilka godzin podróży, kiedy jedziemy na mecz wyjazdowy. Także no to jest gdzieś tam moment, w którym na pewno jest czas na to, żeby sięgnąć po książkę. No dobra, to powiedz mi tak szczerze, jesteś jednym z nielicznych, który ma książkę? Nie śmieją się z ciebie koledzy? Nie, myślę, że to teraz akurat trend taki, który się dosyć mocno rozwija też wśród zawodników i niejednokrotnie nawet widzę chłopaków, z którymi razem jadę na mecz, którzy po prostu czytają książkę. Jest jeszcze, wymieniłbyś jakiegoś kolegę z imienia i nazwiska, albo chociaż liczbowo podał, ilu was czyta w autobusie, a ilu ma słuchawki i słucha muzyki? Wiesz co, najczęściej z książką to akurat w autokarze Krakowi widywałem Filipa Piszczka, czy na przykład Karola Niemczyckiego. To na pewno oni, to mogę ręczyć za to, że oni te książki na pewno czytają. Wróćmy trochę kilka miesięcy wstecz. Wiadomo, COVID, epidemia, byliśmy zamknięci. Przeczytałeś wtedy więcej książek w marcu, w kwietniu? Tak, wtedy akurat było sporo czasu na to. Myślę, że to był akurat taki okres gdzieś tam mojego wzmożonego czytania. Bardziej więcej w tym momencie przeczytałem niż robię to zazwyczaj. Za moimi plecami widzisz trochę książek. Czy to jest widzę. Typ książek, które lubisz czytać najbardziej, czy raczej coś innego? Wiesz co, ja często czytam książki, które po prostu ktoś znajomy mi poleci. Jeżeli on jakoś fajnie mnie do tego zachęci i sensownie to argumentuje, to bardzo często sięgam pod taką książkę. Jeżeli chodzi gdzieś tam o moje takie ulubione książki, może nie ulubione, ale które pierwsze mi się gdzieś tam nasuwają na myśl, to na pewno taką książką są Nawyki warte miliony oraz Kopalnie talentów. To takie, myślę, że bardzo dwie pouczające książki, z której no może nie 100% gdzieś tam mi się podoba, ale ze znacznej ilości treści takich książek można wyciągnąć też dla siebie. Czyli stawiasz na rozwój. A z tych książek, które mam za plecami, znane ci są jakieś? Nie wiem, miałeś je w ręce? Czekaj, tu muszę się przyjrzeć. Normalnie powiedz mi, widzę kilka polskich też tytułów, o ile się nie mylę. Wiesz co, z polskich biografii piłkarzy, to akurat ja najbardziej lubię sięgać po te lekko takie tragiczne, że tak powiem, na przykład jak książka Dawida Jańczyka. Traktuję, lubię je ze względu na sporą ilość anegdot zawartych w tych książkach, ale też takie trochę, jakby to powiedzieć, przestrogi, że tam są zawarte też rzeczy, których na pewno warto się wystrzegać. No a z tych książek za moimi plecami, która ci imponuje, po którą byś sięgnął z tych książek? Bo nie mówię, że wszystkie mogłeś czytać, mogłeś gdzieś widzieć w ogóle, ale którą z tych książek chętnie byś w pierwszej kolejności wziął? Wiesz co, jeszcze na pewno nie czytałem książki o Cristiano Ronaldo, i myślę, że ona na pewno nie jest gdzieś tam tego typu tragicznego, ale na pewno warto byłoby się z nią zapoznać. Myślę, że wielki piłkarz, wielki wzór do naśladowania i gdzieś tam w przyszłości uważam, że warto byłoby po to sięgnąć. O Michale Probierzu jeszcze książki jakiejś takiej nie ma, natomiast dużo możemy o nim czytać. A spośród tych autorytetów trenerskich książek, które mam za sobą, który by ci imponował? Ferguson? Pirlo? Guardiola? Nawiązując do tego twojego pytania o Michale Probierzu, no myślę, że to akurat jest postać, która na pewno ta jego lektura byłaby dosyć ciekawa. Myślę, że sporo osób na pewno chętnie by się zapoznało z taką lekturą i na pewno ja jestem jedną z osób, która by taką książkę przeczytała. Myślę, że miałaby na pewno sporo do opowiedzenia i do opisania. Jest kilka wywiadów z tobą w internecie, można wygooglować łatwo. Lubisz o sobie czytać? I w ogóle czy czytasz o sobie, czy raczej przewracasz stronę, czy też
Wiesz co, jeżeli chodzi o wywiady, to mam akurat bardzo pozytywne do tego podejście. Nigdy ich nie odmawiam. Zawsze chętnie ich udzielam, ale jeżeli chodzi o mnie od strony takiej sportowej, to ja mam taką zasadę, że staram się o sobie gdzieś tam nie czytać i trzymam się tej zasady zarówno po wygranych meczach, jak i po przegranych. A jeszcze tak na koniec wróćmy sobie do lat szkolnych. Wspominasz dobrze język polski, jakąś lekturę albo coś, przez co nie potrafiłeś przebrnąć? Masz jakieś wspomnienia? Wiesz co, jeżeli chodzi o język polski, nie miałem nigdy problemów akurat z ocenami z tego przedmiotu, ale jeżeli chodzi o lektury, no to naprawdę bardzo, bardzo ciężko mi one przychodziły, ciężko mi było przez nie przebrnąć do tego stopnia, że po prostu zacząłem ograniczać się do streszczeń tych lektur. Akurat, Jakaś no, ci utkwiła tam... w pamięci? Wiesz co, no jak pani na języku polskim kazała przeczytać Dziady, no to bardzo ciężko gdzieś tam mi to przychodziło, także mówię, ograniczałem się w większości przypadków do streszczeń tych lektur. Bardziej audiobooki czy książka tradycyjna? Zdecydowanie książka tradycyjna, chociaż audiobook myślę, że jest bardzo, bardzo dobrą opcją podczas na przykład dłuższej podróży samochodem. Czyli co, podsumowując naszą rozmowę, piłkarz z książką to wcale nie są takie przeciwstawne skojarzenia? Nie, myślę, Dlaczego że polecałbyś młodym piłkarzom? Myślę, że zdecydowanie nie, a młodym piłkarzom polecałbym na pewno czytanie książek ze względów takich typowo też edukacyjnych i życiowych, że sporo z tego naprawdę można się nauczyć i tej treści gdzieś tam do siebie przyswoić. No i czego ci można na koniec życzyć na ten sezon? Zdrowia, to na pewno, bo bez zdrowia to akurat w piłce nic nie będzie. No to życzę ci zdrowia i też tego czasu na lekturę, żeby cię dalej rozwijała. I wielkie dzięki za tą rozmowę.